jak to możliwe, że będziemy przyjmować tysiące imigrantów, a nie mogliśmy przyjąć 200 rodzin polskich ze wschodu. Rodzin, które od 26 lat czekają z wiarą i pokorą na to, że znajdą się dla nich środki i że oni powrócą do ojczyzny, z której ich przodkowie zostali przez Sowietów 76 lat temu wywiezieni. Już chętnie opowiem. To, o czym mówiła pani rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pani Elżbieta Witek, jest nawiązaniem do, także i do kongresu partii, który był w Katowicach na początku lipca, gdzie w kilku grupach poruszaliśmy kwestię Polaków na wschodzie, szczególnie tych Polaków na wschodzie, którzy chcą do Polski przyjechać. I jeżeli mamy do czynienia z rządem Platformy Obywatelskiej, który preferuje przyjmowanie w Polsce uchodźców, imigrantów, tych, którzy chcą w Polsce się osiedlić albo muszą w Polsce się osiedlić, bo są tutaj lokowani i nie są to Polacy, a lekceważy Polaków mieszkających w Kazachstanie, w Doniecku, w Mariupolu, tam skąd oni chcą do Polski przyjechać, no to mówiąc szczerze, to jest przejaw zupełnej polityki antynarodowej, a wręcz rasizmu. Dlatego, że Polak dla nich wydaje się być po prostu kimś gorszym. Przecież 2400 osób w Kazachstanie posiadających wizę repatriacyjną czeka kilkanaście już lat na repatriację. Natomiast tutaj dyktatem niemieckim w ciągu kilku dni podjęta zostanie decyzja o sprowadzeniu 12 tysięcy innych osób. Ja nie mówię, że w jakiś sposób musimy je hierarchizować, ale nie przyjąć przez tyle lat Polaków z Kazachstanu to jest po prostu zbrodnia. Proszę o komentarz do wypowiedzi przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. To jest komentarz dosyć prosty. Takich wypowiedzi w ogóle nie powinniśmy słyszeć. To jest wypowiedź Niemca z 1939 roku, który nam opowiada o korytarzu i o Gdańsku, który mówi, że siłą zostanie nam narzucone coś, czego nie chcemy i w ogóle mówiąc szczerze dziwię się, że Niemcy nie odrobili lekcji II wojny światowej. Nie zdają sobie sprawy, że łatwo jest napaść na mniejszych i słabszych, ale chyba pamiętają, że mogą zawsze przyjść Amerykanie i Rosjanie i pokazać im, gdzie ich miejsce. Powiem tak, jako Polak absolutnie nie godzę się na taką wypowiedź i komentuję ją z ogromnym niesmakiem, a z drugiej strony, jeżeli Niemcy rzeczywiście chcieliby odrobić lekcję II wojny światowej, to musieliby tak zaprojektować tak zwaną solidarność europejską, by wszystkie rejony Europy rozwijały się równomiernie, a nie wyciągnąć wszystko to, co wartościowe, co daje pracę, co daje ludziom możliwości z tak zwanych peryferii, ściągnąć wszystko do siebie, zamykając polskie stocznie, zostawiając niemieckie i wiele innych takich przykładów można dać. I potem dziwią się, że setki tysięcy syryjskich emigrantów chce do Niemiec, a nie chce na Węgry, Słowację czy do Polski. Przypomnijmy Kraków z połowy lat 70., kiedy to pod konsulatem rosyjskim, który to był krajem najszczęśliwszym na świecie, nie było nikogo. Był tam tylko milicjant pilnujący, żeby konsulatu nie ukradli, a pod konsulatem amerykańskim na Stolarskiej były masy ludzi, które chciały właśnie, tak jak dzisiaj ci ekonomiczni imigranci, zażyć odrobinę dobrobytu. Ludzie wiedzą, co robią, ludzie głosują nogami, nigdy nie było inaczej, żadne media nie są w stanie tego zmienić. Niemcy sami sobie zgotowali ten los. Czy nie zgotowali również tego losu Europie i czy my, Polacy, wolni, zawsze wolni, jesteśmy w stanie wnieść coś w tej sytuacji, aktualnie zmieniającej się z godziny na godzinę, do stanu, jaki będzie w przyszłości w Europie? Chyba wiem, do czego pani zmierza. Otóż tego typu decyzje, które na terytorium naszego kraju mają sprowadzić dziesiątki tysięcy osób odmiennych kulturowo, czyli de facto doprowadzić w sposób błyskawiczny do wytworzenia mniejszości narodowej, ale nie w sposób naturalny, tylko narzucony, no właśnie takim szulcowym niemieckim dyktatem, powinny być uzgadniane na drodze referendum. Ja wiem, że to jest idea obśmiana, ale to jest zasadnicza
kwestia dla państwa polskiego dziś i na przyszłość. I myślę, że nawet konstytucjonaliści mogliby się z tym zgodzić, pamiętając chociażby o doświadczeniach II Rzeczypospolitej, kraju, który miał tych mniejszości narodowych 1/3. I ostatnie pytanie o wojnę, która jest wojną poprzez zasiedlenie. Wojnę demograficzną. Czy bogate kraje arabskie, nie posiadające bomby atomowej, w sposób, w cudzysłowie, bardziej ekologiczny, próbują narzucić światu swoją ideologię? No, myślę, że tutaj nie zgodzić się z panią byłoby trudno, dlatego że kiedyś triumfalnie ogłaszano, że rodziny muzułmańskie żyjące we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, dzięki swojej dzietności, dzięki demografii, mogą w niedługim czasie osiągnąć nawet status większości narodowej. Bo tam w rodzinach jest dzieci kilkoro, a w rodzinach, powiedzmy sobie, innych sąsiadów Europejczyków jedno dziecko albo mniej. Widocznie jest to zbyt słabe tempo i gdzieś tam zdecydowano, powiedzmy sobie, w jakimś centrum ideologii muzułmańskiej, że nie będziemy czekać, aż te dzieci dorosną, tylko wyślemy do Europy kilkaset już dzieci, kilkaset tysięcy dzieci odchowanych i oni rzeczywiście ten demograficzny obraz Europy zmienią. I teraz jest tylko pytanie, co znaczy Europa? Jaka jest definicja tego obszaru kulturowego? Czy Europą jest to, co za Europę uznają dzisiaj Niemcy, rozsiedlając tych imigrantów, czy Europą jest pewnego rodzaju obszar, na którym jednak państwa narodowe, bo tak stanowi traktat lizboński, decydują o kierunkach polityki imigracyjnej i o tym, kogo przyjmują. Wrócę jeszcze raz do naszej myśli. Polska powinna przyjąć tych rodaków ze wschodu i nie tylko ze wschodu, którzy chcą mieszkać w Polsce przede wszystkim. Jak ich przyjmiemy, oni będą mieli pracę, oni będą mieli mieszkania, oni będą tu mieli przyszłość, pomyślimy o kim innym. Żadna inna działalność nie jest działalnością propolską. Jest ideologicznie nastawioną działalnością, która polskość podgryza. Na to nie możemy się zgodzić.